Naprawdę, jakbym po wyjściu od pana Jacka nie wrócił do domu, to znaczy, że ja skłamałem panu Jackowi, a prawdę powiedziała policja i prawdę będzie teraz głosił i podtrzymywał pan Jacek, tak? Jestem ciekawy, jak prokuratura traktuje ludzi, którzy do nich przychodzą. Jak prokuratura potraktowałaby mnie, gdybym miał takie pierwsze spotkanie, pierwszą wizytę, potem spotkanie z prokuratorem i prokurator mówi, że panie Rafale, do domu pan nie wracasz. Sobie wyobraźcie takiego prokuratora. Przygotowany siedzi już za biurkiem, akta ma, wyczytał wszystko o mnie, wtedy jeszcze mnie nie ma. O mnie, wszystko o mnie, pozbierane to micha są, wszystko proszę bardzo. Nawet i oskarżenia, wszystko, wszystko. I teraz po czytance takiej, zgaduj zgadula, co prokurator myśli, a jest oskarżycielem, tak? Więc jego zadaniem jest mnie oskarżyć za chwilkę, bo jeszcze nie przyszedłem. Tylko, że oskarżyciel nagle patrzy w papierach, że tutaj policji chodzi nie o oskarżenie, tylko o temat choroby. Tak. Oskarżamy, 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 pokazać, 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 ale tak naprawdę to jest choroba, choroba, choroba. Policja powinna dopisać to tak, jak oni uznają, że to jest choroba, to powinno być tak. W chorobie pan Rafał przyszedł do urzędu i kręci materiały z urzędnikami. I podczas jego choroby, proszę państwa, urząd niestety musiał się zamknąć. Podczas jego choroby wzywana była policja, podczas jego choroby wzywana była też pogotowie ratunkowe, podczas wizyty w urzędach. Tak to wizytował podczas tej choroby, że aż telewizja zaczęła się interesować i zrobiła 2 minuty o panu Rafale, który jest chory, tak jest, czyli telewizja powinna tutaj sprostować. Napisać sprostowanie, że materiał dotyczył osoby z niepoczytalnością, czyli chorym, tak właśnie. Tu powinno być dodane, chory Rafał S. w Jaworznie, który, no to już nie można powiedzieć choremu, że nęka, bo to jest choroba. Chorujący człowiek tak po prostu choruje, że ludzie mówią, że on ich nęka, tak. I tak choruje ten pan Rafał, że urząd się musiał zamknąć. I tak choruje, że komendant też się musiał zamknąć. I tak choruje Rafał, że telefon do komendanta też się musiał zamknąć. Tak choruje Rafał po prostu. Do sądu go nie wpuszczają. Tak choruje Rafał, że odkrywcą choroby Rafała była pani Monika. Nie tak szybko się zorientowała. 2 wokandy chyba jej zajęło, czy 3, zanim zorientowała się, że jednak trafiła, że pan Rafał choruje. Tak jest. Proszę bardzo, no i teraz pan Rafał, który choruje, zasiada przed panem prokuratorem, który tutaj ma akta, że pan Rafał choruje. A na co pan choruje? Na chorobę psychiczną, proszę bardzo, osobowość paranoidalna, czyli paranoik. Co będzie mi robił paranoik? Tutaj prokurator musi wiedzieć, że spotyka się, bo w aktach jest, spotkam się z paranoikiem, osobowość paranoiczna. Będzie mi cały czas paranoicznie, 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 to chyba widzę, tak? Dobrze, dobrze, no niech zasiądzie, tak? No bo cóż, pierwsze pytanie do pana paranoika, tak, z akt. Jak się pan czuje dzisiaj? Ja bym powiedział, że wyśmienicie, wspaniale, dawno tak dobrze nie czułem. A dlaczego pan prokurator pyta? Ano dlatego tutaj, że mam stare badania, takie od nas na siłę tutaj widzę, tak. Tutaj nawet pan prokurator mówi, że o, a ja to nawet pana na oczy nie widziałem, a tutaj widzę, że sam panu wystawiłem tutaj ocenę niepoczytalności. Widzę raz, tak? To teraz nie wiem, co z panem zrobić, bo drugi raz to już jak raz wystawiłem, a pan jest chory, a w aktach chory, a pan mówi, że tu jest pan jaki? Zdrowy jestem, panie prokuratorze, i szanowna policja. Aha. Dobra, to co? To co z panem tutaj zrobić, panie Rafale? Co tu z panem zrobić? Zrobimy tak. Podsumujmy to może lepiej, co? Tutaj niestety panu muszę nie uwierzyć, czyli nie wierzę w zdrowie. Pan Rafał oświadczył zdrowie, czyli zaprzeczam, ponieważ co mi zostało? Co mi zostało? Wierzę w tyle osób, bo wszystkim wierzyć muszę, którzy są w aktach. To jest. Bo oni mają stopnie medyczne, a pan, to co się pan znasz na zdrowiu, panie kochany, swoim jeszcze pan chcesz powiedzieć? Nie, ja naprawdę? Wyobraźcie sobie, że nie wierzy się w takie zdrowie, takie coś jak oświadczenie, że jestem zdrowy, bo jak już masz w książce napisane, bo to jest jeszcze nie napisane przez ciebie i bez ciebie, że jesteś chory, to może ci nawet, pan Jacek, może i nawet uwierzyć w takie coś. Ciekawe, jakby pana Jacka zapytać, prokuratora, jak się pan czuje dzisiejszego dnia? Pan Jacek mówi, że jest zdrowy. Ktoś mu powiedział, panie Jacku, chyba wszystko inne, tak? To pan Jacek by się oburzył na przykład. A ja już nie mogę się oburzyć, nic nie zrobię już wtedy, niestety. Nie.
Naprawdę, jakbym po wyjściu od pana Jacka nie wrócił do domu, to znaczy, że ja skłamałem panu Jackowi, a prawdę powiedziała policja i prawdę będzie teraz głosił i podtrzymywał pan Jacek, tak? Po podpisie to już utrzymane to jest, tak? Trzyma, trzyma, jeszcze sędzia by trzymał, tyle policjantów trzyma, trzyma. System mówi tylko niezdrowie, tylko niezdrowie, tylko niezdrowie. Można powiedzieć, że ja mam niezdrowy kanał. No tak, proszę państwa, niestety, no niestety. No. Czy to ma jakieś znaczenie, czy ja przy prokuraturze mówię, czy jestem zdrowy, czy chory? Jak powiem chory, też bezrefleksyjnie, no faktycznie, panie Rafale, no faktycznie, faktycznie. Prokurator, bo on jest oskarżycielem, to nie wyśle mnie do sanatorium, popatrzcie się, bo na przykład jak ja bym był chory psychicznie, to ja bym wolał iść do sanatorium. Naprawdę, popatrzcie się. Fajne sanatorium, wyzdrowiejesz i wracasz do społeczeństwa i ho, 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 naprawdę. A tutaj musi być takie sanatorium, wiecie, za kratami jeszcze, bo to jest kara dodatkowa. No zrozumcie, lecznice i lecznice za kratami, gdzie nie masz swobody i ci odbierają różne rzeczy i takie więzienie, no to już można powiedzieć. Tak się postępuje z ludźmi chorymi umysłowo, naprawdę. Albo i ze zdrowymi, tak. Można powiedzieć, że to jest jedno i to samo. Do prokuratora to jest obojętnie, naprawdę. To jest to samo, czy ja się podpiszę, czy się nie podpiszę, to odmówił podpisu, no. Bo to jest prawda, tak? A czy powie, czy jest zdrowy, czy chory, no to tak, jest chory, po prostu. Też tak można, więc ja tutaj daję dobre instrukcje panu Jackowi, że jak się spotkamy, o zdrowiu trzeba chyba będzie pogadać, mi się wydaje. Też o odpowiedzialnych za nierównowagi, bo jak się komuś się wlepia chorobę, to trzeba o tych chorobach chociaż ogólnie. A jak się nie wie, skąd się biorą choroby i co to są choroby, no, no, ale wie pan co, bo tutaj niestety pana muszę zamknąć, to ja się nie nabieram na takie rzeczy. Tak, bo to ma związek, czyż nie? Definicja choroby, proszę bardzo. Skąd się biorą choroby? To pan Jacek może u mnie zobaczyć na choroby. Skąd się biorą wszystkie choroby bez względu na przyczyny fizjologiczne? Tak, bez względu na przyczyny fizjologiczne się biorą z niełatwości w sobie. Tak, jest niełatwość, bo jak jesteś łatwy, to jesteś, można powiedzieć, jeden. A jak masz nie, to masz zaprzeczenie. Sobie wyobraź, że się dzielisz na pół, jeszcze podziały, 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 podziały. Potem wypadasz z równowagi, bo każdy z tych podziałów musi niestety pracować z różną częstotliwością. Te częstotliwości, jak są niezgodne w sobie, to raz cię boli tu, raz cię boli tam, proszę bardzo, raz tu, raz tu, no, to jest nierównowaga. A nierównowaga też odnosi się do zachowań fizycznych, proszę państwa, też. Czy jak ja bym miał nierównowagi umysłowe, a na materiale nic, a nic, a nic, a nic, w takich ekstremalnych przypadkach, gdzie ludzie mówią, że nerwy puszczają, by nie wytrzymali, a tutaj Rafał jakoś dał sobie radę i jeszcze mówią ludzie, że jestem przykładem, a pan Jacek mówi, że tutaj trzeba leczyć takie coś, na to sobie pomyślcie. Jak po tych materiałach, jak oni by taki numer strzelili, to czy ludzie by się śmiali z nich, czy płakali, czy rozłożyli ręce i czy to by było w świecie puszczone, bo ja mi się wydaje, że jak jeszcze trochę pociągnę tego materiału, to będzie to na forach gdzieś zagranicznych, materiałach zagranicznych, słuchajcie. Takich mam zawodników, no, wokół siebie, tak, a zobaczycie, ilu zawodników nie znam, którzy nie grają w otwarte karty, ja nawet nie znam tych zawodników, nie wiem, kto tam za sznurki pociągał mój w mieście. Trzeba zaangażować aż tyle służb, naprawdę, pokazówki robić. Wiecie, ile to kosztuje wszystko? Ile to wszystko kosztuje? Pomyślcie sobie. Transporty, policja, rozmowy o mnie, to planowanie, to wyszukiwanie na policji, to zbieranie materiałów, układanie tego w jakąś logikę. Tylko, że pamiętacie, że jak negatywność tworzy logikę, to no jak sobie popatrzę na tą logikę, to mówią super logika, ja pierniczę, no tak, żeby napisali, że ja ciesz. Tylko, że energia wzrasta, to nagle widzisz babole w tym wszystkim. A potem widzisz śmiech na sali z pewnej częstotliwości. To wy jak napiszecie ten wspanialszy materiał na mnie, to ja to patrzę na to samo, tak? Tylko, że odwracam w pozytywny sposób. Da się. Każda wasza negatywność może być odwrócona w pozytywny sposób. Tak, no. Ja nie mówię, że to się musi dziać od razu, tylko, że taka prawda jest, tak. A że to może być rozciągnięte czasie i różne takie rzeczy, to i tak, pamiętajcie, pozytywne wychodzi pozytywnie, negatywne wychodzi negatywnie. Tak, więc tutaj wykonujecie ruch negatywny, to dostaniecie negatywne odbicie. O, czyli poczujecie to w swoich ciałach, w swoim sumieniu też, proszę bardzo, sumienie się odezwie. Padniecie jeszcze bardziej w paranoję. Tak. Tutaj już chyba cała komenda wie, że robicie ze zdrowego chorego, co? No właśnie, to
jak to wygląda, jak ludzie na to patrzą jeszcze. Ludzie też są za mną, czyli komentarze. Zapamiętajcie, że jest coś takiego jak komentarze pod filmami i te komentarze są bardziej zgodne ze mną niż z wami. Bo to jest tak, jak ja bym was poprosił o komentarze do waszych ludzi. Czyli opisz mi teraz policjantów. Proszę bardzo. No, policjancie, jaki jesteś wspaniały. Strażniku miejski, och, ach. Pogotowie ratunkowe wpisało się na medal, proszę państwa. Mój komentarz pod filmem. A jeszcze jest komentarz tego, kto wzywał karetkę. Czyli on musiał być niezadowolony z tego, bo w ogóle taki niezainteresowany ten, co wzywał. Powinien być najbardziej zainteresowany. Widzicie? Widzicie, jaka prawda wychodzi na jaw? Ten, który wzywał na mnie służby, tak pogotowie ratunkowe, powinien być jeszcze zatroskany. O, taka troska, można powiedzieć, tak. Znaczy troska to jest obawa. Tak, z jednej strony się powinien obawiać, że mój stan zdrowia to jest negatywne, ale z drugiej strony powinien podchodzić do mnie empatycznie, jak do takiego niezrównoważonego, chorego. A nie tak, że jak się zaczęło nie układać, tak naprawdę taka osoba obserwowała, że ratownicy to w ogóle to nic za nic. Po prostu przyjechali, pogadali i mieli coś zrobić, tak? Mieli coś zrobić z moim przypadkiem, jakieś lekarstwo, doradztwo, cokolwiek tutaj poprawić mój stan, a tu się okazało, że ta osoba zgłaszająca to guzik ją to obchodziło. To zobacz, jak to można nazwać. No zaprzeczenie nienawiści, tak unieważnienie i poczucie winy. Wina na mnie. Dlatego negatywność, tak to odczuję. Tak to odczuję. Odczuję to w sobie, w swoich emocjach, proszę państwa. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone.